taka rybka, kochani. Pierwsza dzisiaj wpadła. Malutki karpiczek, także rybka do wody i robimy rzut po kolejną rybę. Dobra, jak już mamy zawiązane, tak, na tą pętelkę wkładamy zestaw. No, chodź tu po dobroci. Nie widzę, chcę pokazać. O. Siemaneczko widzowie, witam Was serdecznie na swoim kanale, na kolejnym wyjeździe. Dzisiaj bardzo minimalistycznie. Woda, na której w tej chwili się znajduję, jest to dokładnie ta sama woda, na której został nakręcony ostatni materiał. Coś tam udało się połapać, ale dzisiaj spróbujemy do tej wody podejść troszeczkę inaczej. Dzisiaj mam tylko ze sobą tak, pelecik 2 mm czerwony i czarny halibut, zanętę od Sonubites w jasnym kolorze, jest to Worms. Fish milowa i tutaj taki pelecik 6 mm. On ma taki zapach bardzo rybny. Ja to tak na nos biorę. Także tym spróbujemy podmęcić. 4 rodzaje kulek, w 4 kolorach: żółty, biały, jasny róż i ciemny róż. I to jest całe moje łapanie na dzisiaj. Jak widzicie, jedna wędka, podajnik od Prestona 20-gramowy, żyłka główna 0,25. Natomiast przypon bardzo cieniutki 0,16. Haczyk 14, guru QM1 i tak będziemy dzisiaj łapać. Zaczynamy. Taka rybka, kochani, pierwsza dzisiaj wpadła, malutki karpiczek, także rybka do wody i robimy rzut po kolejną rybę. Godzinka na rybach, kochani, coś tam się zadziało delikatnie, jedna spinka, no i ten prezentowany karpik, którego mieliście okazję zobaczyć. Dołączył do mnie również Arek, za chwileczkę podejdziemy do niego, zobaczymy, co on tam dzisiaj kombinuje, na co będzie łapał. Arek dzisiaj troszeczkę inaczej, nie na federy, tylko karpióweczki, zestawy wywodzi łódką. Także idziemy do niego zobaczyć, co tam u niego w trawie piszcie. Mm-hmm.
Słuchajcie, robimy małą zmianę zestawu. Wcześniej był założony Litkor. Dobra, jak już mamy zawiązane, tak, na tą pętelkę wkładamy zestaw. Aż tu podwróci. Nie widzę, chcę pokazać. O. Ok, on już sobie tutaj jest związany. Dajemy taką rureczkę, która przeważnie jest stosowana. Ja ją stosuję, jeśli chodzi o litkorowe zestawy. Nie litkorowe, tylko fluokarbonowe zestawiki. Wpinamy sobie zestaw. Tak to mniej więcej wygląda. Dodatkowo ciężarku. Tu akurat mamy 80-gramowy ciężarek. Rureczka musi nam tutaj wejść w to, tą gumkę w środek, żeby to nam nie wylatywało. Dość mocne, to jeszcze zawsze sobie docisnę. I tak wygląda zestawik końcowy. Jeszcze tutaj zapomniałem dać jednej bardzo ważnej rzeczy. Kulka. Spróbujemy teraz na Solara Klapmixa. Bardzo fajne kulki. 2 lata temu, 3 lata temu bardzo fajnie sprawdzały się na wodach przełowionych. Aczkolwiek mówię, no to znajomi stosowali na różnych odcinkach rzek, na różnych odcinkach jezior, zbiorników zaporowych. No ogół te kulki bardzo fajnie sprawdzały się. Są to kulki pływające, więc tak około 2 cm, 2,5 cm od końca czonka haka daje ślucinkę, która mimo tego, że jest to fluokarbon, ona i tak będzie miała tendencję do takiego naturalnego chodzenia, tak? Jest to zestaw skonstruowany na podstawie diriga, czyli D, tak? D-rig, czyli ta końcówka, którą tutaj widzicie zaokrągloną, na niej jest krętlik jakby w kształcie literki D. Ona powoduje, że luźno nam tutaj wszystko to pracuje. Damy jeszcze sztuczną kukurydzę. Ja stosuję kukurydzę ESP w kolorze zielonym i żółtym, i czerwonym, różowym i białym. One mają tutaj dodatkowo takie już wycięcie na stoper. Tam dokładnie pokażę, jak to będzie wyglądało po uzbrojeniu. Przebijamy kukurydzę. Zawsze igłą wchodzimy od strony nacięcia w kukurydzy. Ok, stoperek. Coś dzisiaj nie chcę podobrać i to iść. Tak ustawiamy sobie stoperek na tym wycięciu, wciskamy go tutaj ładnie. No i gro. Tak, i tak mniej więcej wygląda skonstruowany zestaw. Jest to taka też wizualnie kolorystyczna sprawa, więc może akurat ten zielony kolor dzisiaj przyniesie efekt. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Na razie dzisiaj to cienko wygląda, ale cóż, takie czasem są te ryby. Dzisiaj mamy plus, mamy łódkę. Pewnie się zdziwicie, po co telefon, ale to później zobaczycie na dalszej części filmu. I teraz co dajemy do nęcenia? Do nęcenia dajemy troszkę skruszonych kulek razem z peletem 8 mm i 2 mm jest to zalane sokiem owocowym. Wsypujemy niedużą garstkę. Dodatkowo troszkę słodkiej kukurydzy. W
Tak, i tutaj mamy dość ciekawy zestaw. Jest to nasz bajt Larchet Mix. Jest to mieszanka kukurydzy, orzechów tygrysich, konopi, ciecierzycy. Jest to zalane wszystko wodą. Jak widać tutaj takie większe frakcje. Jest to sól kamienna. I co? I płyniemy. Mamy tutaj dość ciekawe miejsce, jak widzicie na filmiku. Są krzaki, zwalone konary. Wywieziemy niedaleko pod tych krzaczków. Zwolnione. Odpływam sobie zawsze troszkę łódką, żeby nie stała. I teraz sobie można spokojnie ustawić wędkę. Łódka nam już niczym nie będzie przeszkadzała. No i tak, kochani, chwila po wywiezieniu zestawów. Ładne branie łarka. Słuchajcie, kochani, chwilowa zmiana miejscóweczki. To miejsce, na którym jestem w tej chwili, to było pierwsze miejsce, które sobie obrałem z samego rana. Natomiast rano był tak silny wiatr, było tak zimno. Wszystko tutaj koło było w cieniu. Postanowiliśmy się z Arkiem przenieść kilka metrów dalej. I to chyba nie był najlepszy pomysł. W tym właśnie miejscu miałem piękną ocierkę jednego, najprawdopodobniej zerwanego karpia, no i jednego tego maluszka, którego widzieliście na materiale. Wracam tutaj na chwilkę z powrotem. Pudełeczko z paletem, 3 rodzaje kulek, podbierak, gdyby udało się coś złapać, i podrzucę pod te krzaczki, tak jak z rana. Zobaczymy, czy coś się dzieje. Na początek rzucimy osmo. Czerwony, fajny, intensywny kolor, piękny aromat. Oczywiście rzucimy to na bagnecik. Malutki haczyk, 14. A pelet tutaj mam, ten, o którym już wspominałem rano. 2 mm. Czerwony i czarny halibut. Także zobaczymy, czy tutaj jeszcze nam podejdzie jakaś rybka. Nabijemy podajniczek. Tak to wygląda, kochani. Czerwono-czarny halibut, czerwone osmo. Na samym środeczku podajniczka robimy rzut po rybę. Zapętało na siedlce. Zaraz podłączamy i jedziemy.
No i kochani, kolejne branie łarka. No dzisiaj karpióweczki robią robotę. Na feder dzisiaj nic, różne techniki, różne sposoby. A karpiówka, konkretny sprzęt, konkretne przynęty zdają dzisiaj egzamin. No i tak, kochani, czas się pożegnać z tym pięknym miejscem. To, co udało się dzisiaj złapać, widzieliście na materiale. Powiem wam, że drugi wyjazd tutaj i drugi wyjazd bardzo sowietko. Nie mam pojęcia, co się porobiło z tą wodą, z tym zbiornikiem. Z zeszłego roku o tym czasie mieliśmy już tutaj piękne wyniki, natomiast w tym roku drugi wyjazd. Za pierwszym razem dwa karpiki, teraz dwa karpiki. Zero jakikolwiek ocierek, zero leszczy, zero linów. Nie mam pojęcia, co się z tą wodą stało. Czy pogoda, czy ciśnienie, czy może my w tym roku robimy coś nie tak. W każdym bądź razie, jeśli się wam filmik podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na filmach, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co możemy zmienić dla was, co możemy poprawić. No i co więcej, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. No i tyle, do następnego, trzymajcie się cieplutko, cześć!